Krzysztof Gasparski, program Polska Komunikat Jagodowy, chyba ostatni w kwietniu, 27 kwietnia, albo na pewno. I co mamy do powiedzenia? Regeneracja po przymrozkach, no może nie w całym kraju, nie wszyscy mieli takiego trochę pecha, ale te przymrozki wystąpiły na naszej stronie facebookowej, gdzie, jakie wystąpiły, ale na wysokościach 2, 2,5, czasem nawet 3 metry. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że przy gruncie najczęściej temperatury są jeszcze niższe, mrozy zatem większe. I co możemy zrobić? Możemy regenerować te rośliny. Może to dotyczyć największym stopniu truskawki z uwagi na to, że jest najniżej. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że pewne organy truskawka ma jeszcze przykryte. Nie wszystkie kwiaty czy te kształtujące się kwiaty się wydostały ponad powierzchnię liści, nie było wiatru, więc tam tych przemrożeń wcale dużo być nie musi, ale uszkodzenia już tak. I teraz jak to możemy regenerować? Możemy zastosować imprower, możemy zastosować nawozy algowe. Możemy się wesprzeć także, powiedzmy, siarczanym magnezem. Mikroamin MG jest jeszcze lepszą wersją z uwagi na to, że oprócz magnezu zawiera także szereg mikroelementów, z tego prawie wszystkie te, które odpowiadają za kolor, czyli jest tam żelazo, mangan, molibden, jest siarka. No i ten magnez, który jest tutaj kluczowy, więc bardzo dobre rozwiązanie. Można to połączyć Improver, Super 50 bądź BM Start i właśnie Prohorti i MG. To byłby jeden taki poprzymrozkowy strzał. Natomiast zaraz po tym, z uwagi na to, że zobaczymy się za tydzień, a być może wykonać powinniście już dwa zabiegi do tego czasu, jeden taki regeneracyjny, drugi ochroniarsko-nawożeniowy, NHCA Delta. Truskawka mocno przyspieszyła, potrzebuje więcej jedzenia, wykształcają się już kwiatostany, o czym było wspomniane. NHCA Delta, bardzo dobry rozwój i wegetatywny, i generatywny. 5 litrów na hektar, łatwo łączenie z większością środków ochrony roślin. Wydaje się to być bardzo mocno uzasadnione. I teraz, jak mówimy o ochronie, że możemy to łączyć w ochronie, jak możemy podejść do ochrony? Wiadomo, że odmiany mamy wczesne i późne, sadzone w tym roku i w zeszłym. Ten rozwój jest naprawdę bardzo różny. Ale praktycznie na wszystkie możemy zastosować Vaxiplant czy Plantivax. Obydwa mają podobną rejestrację, czyli laminarynę. Jest to ciekawe rozwiązanie budujące odporność roślin, niejako oszukujące je, że na przykład mają na sobie patogena i roślina wytwarza mechanizmy obronne, łącznie z pogrubieniem ścian tutaj kutykuli, także tutaj nie ma z tym większego problemu. Jeżeli są kwestie mączniakowe, no strobiluryny typu diskus jak najbardziej może być w tym kierunku dobrze wykorzystywany, ale jeżeli mówimy o pozostałych problemach, antraknozie choćby nawet, to jest bardzo mocny skorpion. Skorpion także zawiera strobilurynę, więc pod kątem łączniaka także będzie przydatny. Inne problemy, no to kwieciak. I teraz co możemy zrobić z kwieciakiem? Rejestrację ma na przykład Verimark. To jest coś, co pewnie większość z Państwa jeszcze nie zna, produkt. Stosowany fertygacyjnie. I bardzo ciekawy, bo oprócz tego, że będzie zwalczać kwieciaka, można bardzo dobrze liczyć na to, że poradzi sobie, trzeba to nazwać wprost, ubocznie, ale kwieciak i opuchlak, chrząszcze do siebie są dosyć podobne, więc trzeba wiedzieć, że ta biologia jest i Verimark będzie bardzo dobrze zwalczał także opuchlaki. Ale jeżeli popatrzymy na substancję aktywną znaną z innych środków, a bierzemy pod uwagę to, że Verimark działa układowo,
to on będzie zwalczać jeszcze wiele, wiele szkodników, które będą żerowały na liściach. Czy to mówimy o wciornastkach, czy to mówimy o gąsienicach. Także zachęcam do tego, że kto nie zna tego produktu, żeby się z nim zapoznał. On ma limit, z tego co pamiętam, 2 razy w sezonie. Natomiast długość działania jest naprawdę bardzo, bardzo długa, a okres karencji, z tego co pamiętam, tylko jednodniowy. Więc mówimy o dużym bezpieczeństwie, jeżeli chodzi o człowieka, natomiast o bardzo długim działaniu i niebezpieczeństwie dla wielu, wielu szkodników, które są. Drugą sprawą, jeżeli ktoś nie chce twardej chemii, a coś chce łagodniejszego, to jest otiorstop. To już jest biologia. I tutaj mówimy o bakteriach, które w glebie, że tak powiem, mieszkają, żerują, zniechęcają opuchlaki, stwarzają niekorzystne środowisko do żerowania opuchlaków, a także wpływają korzystnie na gojenie się tych ran. Natomiast ten produkt już musimy stosować częściej. Przyjmuje się, że 1 raz w miesiącu, gdy jest używany, to zapewnia bardzo dobry efekt. Natomiast przy mniejszym stosowaniu, no to oczywiście ten efekt będzie znacznie mniejszy. Jak dużo razy musimy zastosować, pewnie zależałoby od presji szkodników, tych opuchlaków, które macie. I teraz jak jestem jeszcze w temacie odglebowym, otiorstop także możemy aplikować poprzez linie kropelkowe, przez podlewanie, także innymi sposobami. W każdym razie musi się dostać do gleby i dosyć podobnym, ale bardziej rozbudowanym produktem jest nicienie stop, który jest dedykowany do nicieni, ale także ograniczy opuchlaka, czyli jak już zainwestujecie, macie problem z nicieniami i zainwestujecie w nicienie stop, to w tym momencie ten otior stop wydaje się, że będzie Państwu zbędny. Idąc dalej, co ja mam dalej? Co ja mam dalej? Porzeczkę może. Porzeczka czarna, no kwitnienie, czyli mówimy tutaj o wielkopąkowcu. Było kilka dni, on się rozbrykał, natomiast przyszło załamanie pogody i on się znowu przestał bardzo mocno pokazywać. Natomiast to, że mamy przymrozki, to bardzo często towarzyszą temu słoneczne dni. I teraz, jeżeli tych przymrozków nie będzie, to być może będzie pochmurno, ale zapowiadane jest ocieplenie, wzrost temperatur, czyli dalsza migracja wielkopąkowca porzeczkowego przy okazji przędziorków. Ja wspominałem chyba i w poprzednim odcinku, i 2 odcinki temu, że wielkopąkowca naraz się nie da załatwić. On siedzi w tych pąkach, wychodzi trochę na raty. Jak pokazywałem na zdjęciach czy na filmie różne fazy, to były i dorosłe, i jaja. I trzeba się liczyć z tym, że ten wielkopąkowiec 2-3-krotnie musi być zwalczania w okresie okołokwitnieniowym. Pierwszy raz to jest początek, drugi jak środek i trzeci koniec kwitnienia. Jeżeli chcemy to zrobić bez pozostałości, ksiltak, kapak, to są te rozwiązania, które możemy z całą pewnością rekomendować i nie ma tutaj żadnego problemu. 0,15 stężenie, czyli 1,5 litra na 1000, co starcza na jakieś 2 hektary, powinno być w zupełności wystarczające. Jeżeli to łączymy z innymi produktami do zwalczania tych roztoczy, czyli wielkopąkowca czy przędziorków, to dawkę siltaku czy kapaku możemy zmniejszyć. Natomiast jeżeli to łączymy z innymi insektycydami do zwalczania mszycy, czy kwieciaków, czy innego rodzaju szkodników, no to wtedy siltaku czy kapaku wstężeniowo nie zmniejszamy, bo mówimy o innym zakresie zwalczanych szkodników. Jak jestem jeszcze przy tym kwieciaku, to trzeba pamiętać, że maj to jest ten okres, kiedy i chrabąszcze majowe latają, później pokaże się ogrodnica niszczylistka. Czasem na liściaki się potrafią trafić, także nawet na roślinach jagodowych, chociaż wolą na przykład czereśnie. Ale trzeba tu brać pod uwagę, że wykonując zabieg nalistny, na przykład w oparciu o pyretroidy, możemy też pozbyć się chrząszcza, więc to jest też ważna uwaga. Tam, gdzie jest dużo chrząszczy, one dosyć łatwo są zwalczane.
I tam możemy acetamipryt czy deltametrynę zastosować, czyli albo układowy produkt, albo piretroid, czyli taki typowo kontaktowy. I teraz jeżeli mówimy o zwalczaniu chorób, odmiany, które wykazują się mączniakiem, to znowu strobiluryny, o której wspominałem, czyli diskus mógłby być takim przykładem. Długa karencja, więc tym bardziej te okresy początkowe są tutaj bardzo dobrze widziane. Zwalczają oprócz mączniaka, bądź ograniczają opadziny także. Kaptany, okres kwitnienia będą dobre na szarą pleść. Kiedy nie sięgamy po cięższą broń, to kaptany, zwłaszcza w tym początkowym okresie bądź końcu kwitnienia, są naprawdę dobre. Szara pleść, antraktoza także może być. Natomiast takie pełnia kwitnienia mogłoby być Signum. To jest grupa SDHI, dwie substancje aktywne, czyli mówimy tutaj, jest boskalid, jest strobiluryna. Albo jeżeli chcemy jakąś przemienność zrobić, to Society, Switch to produkty, które te są dwuskładnikowe, które mogą działać także w niższych temperaturach o bardzo szerokim spektrum zwalczanych chorób i zdecydowanie więcej zwalczają niż mają w rejestracji, więc warto z takich korzystać w tym newralgicznym okresie kwitnieniowym. I co jeszcze mówimy? Malina. Co jest z maliną? Patrzę, czy mam jakąś ściągę do maliny. Chyba malin nie wziąłem. Malina. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jeżeli popatrzymy na te pędy, które wyrastają z ziemi, to one cały czas wykazują tą barwę czerwoną, która poniekąd bywa cechą odmianową, ale zawsze świadczy o zakłóceniach pobieralności fosforu, która jest na skutek mrozów, chłodów, niskich temperatur. Wtedy to jest zakłócone. Warto wspierać preparatami zawierającymi fosfor dolistnie w takich okresach. I to by było chyba na pewno to. Można to robić przy okazji tej regeneracji poprzymrozkowej, o której mówiłem na początku, a która dotyczyła wszystkich tych roślin. Letnia malina w odmianach wczesnych, w uprawach polowych, bo w tunelu to jest jeszcze inna bajka, ale w uprawach polowych także już wykształca i pokazuje kwiatostany, więc musimy brać pod uwagę to, że szykujemy się do mocnych zabiegów w momencie, kiedy to będzie kwitnąć. I tu możemy sięgać znowu po grupę SDHI, na przykład Luna Sensation, natomiast musimy pamiętać, że malina jest tym szczęściarzem, który ma zarejestrowane obie luny, czyli Experience i Sensation, jedna z tebukonazolem, druga ze strubiluryną. I to jest dobra cecha, ale skorpion jest bardzo mocnym zawodnikiem. Rdza, antraknoza, biała plamistość, więc no wszystko chyba co najważniejsze by było. No i ze strobiluryn jest także zato. I teraz jeżeli popatrzymy, to zato też wykazuje działanie w kierunku jako strobiluryna. W ogóle strobiluryny, jeżeli chodzi o walkę z rdzami. Tebukonazol także, czyli ta Luna Experience będzie tutaj dobrym zawodnikiem. Jak już jestem przy rdzach, no to jeszcze brakowałoby mi tutaj preparatów innych układowych do takiego celu. Siltak, kapak, znowu mówimy o zwalczaniu roztoczy, czyli tutaj mówimy przebarwiacza malinowego i przędziorków. W tunelach jest to zdecydowanie większy problem, jeżeli chodzi o uprawy otwarte, no to tu się znowu pochowało przy tych temperaturach. Czekamy na ciepły dzień i te zabiegi wykonujemy przeciwko tym szkodnikom w dzień ciepły. Nie zapominamy o nawożeniu. Kto nie zrobił doglebowego nawożenia, to je powinien wykonać jak najszybciej. I na dzisiaj tyle. Do zobaczenia chyba za jakiś tydzień.